8 października wspominamy świętą Rajin Fride, zakonnicę. Martyrologium rzymskie przekazuje wiadomość, że w Dyna, na terenie dzisiejszej Francji, żyła święta Rajin Frida, opatka, która ze swoich dóbr zbudowała w tym miejscu klasztor, którego była godną przełożoną. Legenda opowiada, że jej rodzice Regina i Wojciech mieli 10 córek. Gdy 5 z nich dorosło, udały się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i tam pozostały już do końca życia. Pozostałe 5 pielgrzymowało do Rzymu, wśród nich była Rajin Frida. Po pewnym czasie wróciła do rodzinnej posiadłości, lecz nie zamieszkała w niej, ale przeniosła się do klasztoru w Dyna na północy Francji i była pierwszą opatką tego klasztoru. Zrezygnowała ze swojego majątku na jego rzecz. W klasztorze siostry żyły według reguły benedyktyńskiej. Rajin Frida zmarła 8 października 805 roku. Czczona jest przede wszystkim w zakonie benedyktyńskim. Do jej rozsławienia przyczynił się cud uzdrowienia niewidomej, jaki dokonał się przy jej grobie w 845 roku. Uzdrowiona Awa oddała wtedy cały swój majątek na rzecz klasztoru i sama wstąpiła do tej wspólnoty. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Rajin Fridę, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.